Nazywam się Tomek Kapuściński, mieszkam w Kamienicy, to jest gmina Malbork. Głównie uprawiamy rzepak, pszenicę, buraki. Papierologia to jest dość uciążliwy temat, bo nie jestem taki sumienny w tym, co żeby na bieżąco wszystko prowadzić. I zazwyczaj takie sobie robię plany już zimą, także w sumie teraz program ten e-agronom do tej pory, co dwa lata temu używałem Vitalfields i teraz e-agronom pozwala mi to jakoś tak ogarnąć, że sobie mogę zrobić cały plan na cały rok, nie? Spróbowałem ten 14-dniowy testowy program i już w sumie w nim zostałem. Co roku nie będę musiał wklepywać tego samego, czyli jeżeli to wpiszę już raz, to w przyszłym roku już tylko będę zmieniał ewentualnie środek, a nie całe plany, nie? I tylko to później wydrukować i na bieżąco wiem, co robię. No i w tablecie mogę sobie odhaczać, co mam zrobione. To jest w sumie niezbędne, bo bez tego nie ruszymy. Jeżeli chcemy coś zrobić i pogoda jest wybiórczo, no to musimy wiedzieć, co musimy na początku i po kolei robić, bo nie da się zrobić zabiegu T2, jak T1 jest niezrobiony i to nam pomaga po prostu na bieżąco wszystko kontrolować, nie? Agronom jeszcze jest o tyle fajny, że pokazuje też minimalne, maksymalne dawki, które możemy zastosować, które tam też przy kontrolach agencyjnych czy z Piorinu, no one są wymagane i nie możemy też ich przekraczać. Jeżeli jakąś substancję możemy zastosować tylko raz, to agronom też to tam zaznacza, nie? Pod względem wsparcia tu e-agronom, tak jak mówię, jeżeli coś mamy za darmo, no to niestety, ale musimy się z tym borykać sami. Jest po prostu zwykły program. W e-agronomie, jeżeli jest jakiś problem, wystarczy napisać, tam jest taka zakładka z prawej strony i w ciągu pół godziny naprawdę o każdej porze, kiedy ja miał problem, do Patryka, jak napiszę, czy do kogoś tam, co jest, to odpowiedź jest natychmiastowa, nie? No uważam, że to jest program, który prędzej czy później każdy będzie musiał mieć. Może niekoniecznie ten, ale na pewno jakiś program do prowadzenia gospodarstwa, no bo teraz bez tego no nie damy rady. Samo to, że idzie wszędzie GPS, wszędzie jest sprawdzanie i kontrola, także to jest jedyne, co chyba może nam pomóc z tego wybrnąć.